Podcast Patrzymy Szerzej, odcinek 13. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o tym, czym jest stres i w jaki sposób sobie z nim radzić. Odcinek podzieliliśmy na dwie części, ponieważ wyszła z niego bardzo długa rozmowa. Witamy serdecznie w podcaście Patrzymy Szerzej. Przy mikrofonie Oskar Rak i Szymon Pieczyński. To jest audycja, w której rozmawiamy o szeroko pojętym biznesie, rozwoju osobistym, organizacji czasu i pracy oraz oczywiście o lifestyle. Tego podcastu możecie posłuchać w iTunes, na Stitcherze oraz zobaczyć jego streszczenie na naszym kanale na YouTubie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak radzić sobie ze stresem i czym on w ogóle jest. Każdy z nas chyba wie, czym jest stres. W dzisiejszych czasach ze stresem praktycznie zmagamy się codziennie. Multizadaniowość, ogromna ilość obowiązków, dwa etaty i milion innych rzeczy odbija się niestety na naszej psychice. Poradniki, jak radzić sobie ze stresem, znajdziemy praktycznie wszędzie w internecie, ale większość z nich opiera się na dwóch, trzech złotych radach, które tak naprawdę możemy wyrzucić do kosza. Dzisiaj przyjrzymy się temu tematowi dokładniej i rozwijemy wszelkie wątpliwości, no i porozmawiamy więcej, czym ten stres w ogóle jest. No nie wiem, czy tak rozwijemy wszystkie wątpliwości, bo, zobaczymy. Bo dyplomu z psychologii i coachowania nie mamy, ale czym jest stres? No chyba to, co teraz odczuwamy, bo jednak się trochę stresujemy. No tak. Dobrze wystąpić. Jeszcze myślę, że będziemy się stresować przy podcastach dobre kilka lat, jeżeli będziemy je tak długo prowadzić. Tak. Znaczy na pewno na wstępie warto powiedzieć, że przedstawimy tutaj nasze subiektywne, bardzo subiektywne spostrzeżenia, które wynikają z kilku lat prowadzenia biznesu, z własnej działalności, co nie da się ukryć, generuje dosyć pokaźną ilość sytuacji stresogennych i może przekładać się na taki stres permanentny, więc nie, broń Boże, nie chcemy tutaj bardzo jakichś sugestywnych rad i ugruntowanych porad lekarskich wysnuwać. Bardziej spostrzeżenia, które być może skłonią Was do zastanowienia się, bo uważam, że stres jest takim cichym zabójcą naszych czasów. Tak, obok raku, raków. Może być raków. Ten stres, bo on naprawdę przekłada się na tak wiele poziomów naszego życia, że sobie nie zdajemy sprawy. Począwszy od życia osobistego, związków, jeśli sobie z tym nie radzimy, to przekładamy na bliskie osoby, bo tak najłatwiej przenosić i czy w pracy naszą produktywność i samozadowolenie, a skończywszy na zdrowiu. Więc ja może powiem, czym w ogóle ten stres jest i skąd on się w ogóle wziął. Tak, no ja Cię chciałem o to zapytać, ale myślałem, że spuentujesz. Dobrze, to już mówię. Stres w ogóle jest z nami od bardzo, bardzo dawna. To jest tak naprawdę fizyczna reakcja naszego organizmu, która kiedyś pozwalała nam tak naprawdę przeżyć. Ponieważ w sytuacji zagrożenia stres mobilizował cały organizm. No i mówił, uciekaj, i potrafił z naszego organizmu wycisnąć, można powiedzieć, ostatnie poty. Czyli nagle potrafiliśmy biegać szybciej, skakać wyżej i uciekać przed lwami i innymi zwierzątkami. Tak, tutaj pozwól, że się wtrącę lekko. To jest ważna rzecz, żeby sobie to zapamiętać. Dlaczego? Bo to się biologicznie nie zmieniło. Parę dni temu, przygotowując się do podcastu, słuchałem właśnie, tylko już teraz nie powtórzę, jakiej pani doktor wystąpienia. Zawsze mamy problemy z nazwiskami, Tak. Muszę sobie to po prostu zapisywać, ale wykład SWPS, który jest dostępny na Spotify, odwołuję i zachęcam do przesłuchania. W każdym razie ona konkretnie wskazywała, że to biologicznie się nie zmieniło i stres dalej bardzo mocno jest odczuwalny w naszych mięśniach i w jakby tej sferze fizyczności. I to właśnie będzie na późniejszym etapie naszej rozmowy wychodziło i skłaniało do tego, jak sobie z tym stresem radzić. No ale dlatego pierwsza rzecz do zapamiętania to, że ta fizyczność i to biologiczne podłoże w stresu się nie zmieniło. Tak, że stres to nie jest tylko psychika, to jest też fizyka, czyli jakby nasz organizm i jest to po prostu bardzo ściśle powiązane. Tak. I teraz pytanie, Szymonie, do Ciebie. Na jakich w ogóle poziomach ten stres na nas właśnie oddziałuje? W jaki sposób on na nas działa? No tutaj, jak ja to widzę i to co obserwuję, to na takich trzech poziomach, czyli na poziomie psychicznym, to jest, nie wiem, natłok myśli, zmęczenie, rozdrażnienie, myśli, które mówią nas, że nie wiem, jesteś beznadziejny, nic z tym sobie nie radzisz i tak dalej, złe emocje, które gdzieś się uzewnętrzniają. Somatycznym
czyli reakcjach organizmu, to nie wiem, podwyższenie ciśnienia krwi, szybsze bicie serca, no takie wszystkim znane powikłania, że tak powiem, stresu, czyli jakieś biegunki, złe samopoczucie czy rozstrój żołądka, no to są takie najbardziej typowe w tych takich pikach wysokiego stresu. A nie każdego to musi złapać, ale to tak jest popularne. Po behawioralne, czyli w oddziaływaniu naszego ciała, i tutaj znów takie są może nietypowe, ale które mogą wskazywać takie manipulatory, czyli to, co się dzieje, żebyśmy ten stres w cudzysłowie rozładowali. To jest sięganie po papierosa, to jest obgryzanie paznokci. I nawyki, o których już mówiliśmy. Tak, w pewnym sensie tak. Ale wiesz, nawyki, czasem to są takie tiki nerwowe, wiesz, że gdzieś... Tik tak naprawdę też jest czasem, można powiedzieć, nawykiem, bo mówiliśmy o nawykach w podcaście, że to są rzeczy, o których my nie myślimy i o tikach też nie myślimy, więc tiki i nawyki, okej, ja się zgodzę, to jest praktycznie to samo, są drobne różnice pomiędzy jednym i drugim, ale jednak właśnie te behawioralne rzeczy, no to bardzo często są takie nawyki. Ale osobom z zespołem Tourette'a by się nie powiedział, że nie, z całym szacunkiem do osób z zespołem Tourette'a, to jest przypadłość, ale na pewno, w pewnym sensie tak, bo ten tik, tak nawet mówimy, tik nerwowy, to jest takim nawykiem, tylko że to chyba działa na takim podświadomym poziomie, że czasem to wychodzi przy okazji, że my się wyuczyliśmy, okej, to może to sięganie papierosy tak cię prowadziło tutaj. Ale wiesz, obgryzanie na przykład paznokci. Bardziej mi chodzi o to, że jakby ten behawioralny czynnik to jest to, w jaki sposób my reagujemy na stres. Może nie? Tak, przy tym stresie tak bardzo, jakby to może jest taka kontynuacja, że ten tik jest w pierwszym momencie tikiem, a potem się staje nawykiem, jak nawet przenosimy go na sytuacje, w których niekoniecznie jest już stres, tylko jakby w innych sytuacjach, które nie wywołują może stresu, ale są podobne okoliczności, sugerują, bo to są tak zwane uciekło mi słowo, ale wskazówki, tak? Drogowskazy, które nas kierują, że zazwyczaj stresowałem się w biurze, teraz się nie stresuję, bo jest na przykład już po 15 nikogo nie ma, no to i tak to sięganie po palce do buzi są, jest, tak? Więc ekierka i połapa. Tak. Więc te trzy poziomy tutaj na pewno są istotne. I dlaczego to jest takie ważne? Bo często nie zdajemy sobie sprawy, że żyjemy w stresie. Że jesteśmy w nim zanurzeni wręcz, nie? Tak, bo jakby kojarzymy stres właśnie z sytuacjami właśnie tej przysłowiowej biegunki, albo że jest nas mnie dobrze, albo nie wiem, zimne poty, tak te. Jakby już efektów, te tak? W jaki fizyczne, sposób? Tak, dokładnie. A przez to, że te czynniki się trochę przez te ostatnie tysiąclecia zmieniły ze stresu wywołanego tego, że mnie lew goni, na stres wywołany tym, że mnie szef goni. Deadline mnie goni, na ten psychiczny bardziej, nie fizyczne, psychiczne, że nie boimy się takiej... Bodziec się zmienił, tak? To jest bardzo ważne. To możemy naprawdę długo, długo żyć i nie mieć takiej świadomości pełnej tego, że żyjemy w stresie. Bo to, tak jak mówię, to w tym aspekcie psychicznym może się ujawniać i niekoniecznie w takich właśnie bardzo negatywnych, nieprzyjemnych jakoś to się tam nazywa. Efekty. Ale w nomenklaturze lekarskiej jest jakieś inne. A, no pewnie tak. My nie jesteśmy lekarzami. My już mówiliśmy na początku, że się nie znamy. Nie znamy, ale trochę tak. Mówimy o swoim doświadczeniu. Dlatego to napięcie i to w ogóle to, że to jest wewnątrz organizmu czasem długotrwałe, to ważne sobie to zdać sprawę, że na różnych poziomach on nas atakuje. Ważne, że właśnie to jest fajne porównanie moim zdaniem, właśnie to, że my wpływamy w takiej zupie i bardzo często właśnie uczucia i to wszystko, to jest taka jedna wielka zupa i ten stres tak naprawdę jest jednym z składników tej zupy i my bardzo często nie potrafimy odróżnić jednego od drugiego. Wydaje nam się, że to jest gniew, że to jest coś innego, że tutaj coś, a tutaj wychodzi to, że to jest jednak stres. Tylko my nie potrafimy po prostu tego zdiagnozować.
Tak, tak. Tu poruszyłeś, że wyprzedzimy, ale... Albo dobra, no nie wyprzedzimy. Bądźmy po kolei skrupulatni. Bądźmy po kolei skrupulatni. Idziemy tak jak mówiliśmy. Więc ja tylko jeszcze powiem, że no wyszliśmy od tego, że stres jest tak naprawdę z nami od zawsze, tylko kiedyś służył do czegoś innego troszeczkę. Kiedyś nas podkręcał, żebyśmy po prostu mogli przeżyć, więc te fizyczne bodźce na nas wpływały. A jak to, Szymon, jest w ogóle w XXI wieku? No bo teraz jesteśmy jeszcze bardziej zestresowani niż byliśmy, więc jeżeli idziemy tym tokiem, to znaczy, że tych bodźców jest więcej, a sami przed chwilą powiedzieliśmy, że tych bodźców fizycznych jest mniej, więc jakie bodźce i dlaczego w ogóle jesteśmy bardziej zestresowani teraz niż, no tam nie wiem, 2000 lat temu albo dalej. No, tutaj to takie jest niebezpieczne pytanie. Nie, niebezpieczne. Trochę mi na taką minę chcesz tutaj posadzić, żeby ktoś miał... Subiektywnie oczywiście. Do sądu podał, że tutaj wskazuje jakieś, na jakiej podstawie. Nie, no jakby możemy tylko mówić właśnie, co nam się wydaje, tak? Ja po sobie patrzę, czy po moim otoczeniu najbliższych. To jest ważne, że właśnie tak, mówimy gdzieś, subiektywnie, bo tak, to... Tak, tak, po rozmowach tutaj z wielokrotnymi, tak, czy z innymi ludźmi z biznesu, czy tak mówię, z rodziną, znajomymi. Ja widzę, że takie kilka rzeczy. Pierwsze to nie będzie jakaś chronologia, to po prostu to, co przywołuję z pamięci, a nieumiejętność radzenia sobie z emocjami. Mm-hmm. Zauważ, że jak się pytasz nawet kogoś, co tam u ciebie, jak się czujesz, super, okej, okay. Albo źle. Dziękuję. I tyle. Umiemy nazywać 3-4 emocje i czym się różni radość od euforii, od nie wiem, samozadowolenia, jakby nie potrafimy, jesteśmy ułomni w nazywaniu swoich emocji i też jakby coś się mogło wydarzyć i nie wiem, negatywnego, okej, okay? A jesteśmy z tego powodu smutni, bo nie wiem, zawiedliśmy sami siebie, jakbyśmy zaczęli wchodzić w głąb i umieli nazywać konkretnie, co w tej danej sytuacji spowodowało i jak ja się przez to czuję, że to jest bardziej smutek niż złość, to wiesz, jakby bardziej łatwiej byłoby nam tymi emocjami zarządzać. Nikt nas w szkole, współczesnej szkole nie uczy zarządzania emocjami i umiejętnego jakby odczytywania tych emocji już od drugiej strony, już nie mówię o drugiej osobie, ale przede wszystkim w sobie, żeby nie spłycać do 3-4 emocji źle, dobrze, tylko jest ich tych emocji jest wachlarz, tak? Więc to może powodować stres, że sami nie wiemy, dlaczego tak się czujemy w ten sposób, a nie inny, tak? Że co się stało, co ten... I zaczynamy być... Czynnik, tak? Który spowodował to, że tak się czujemy, tak? Tak, że ta dana sytuacja, tak? I jakby sami na siebie jesteśmy wściekli, tak? Że dlaczego jestem smutna drugi, trzeci, czwarty dzień, a to się okazuje, że jest jakiś bodziec, jakaś sytuacja, która to w ten sposób... Która uwalnia konkretną emocję, tak, nie? Tak, tak, tak. No następny tutaj, który mógłbym próbować przywołać, to jest ciągły nacisk z otoczenia, ale też nacisk, który nakładamy sami na siebie. A no mamy te normy wyśrubowane naprawdę wysoko. Dzisiejsze czasy się tym... Rozmawialiśmy o perfekcjonizmie, o tym, żeby wszystko było szybko, wszyscy chcą już i można naprawdę pracować w warzywniaku i mieć ten stres dalej, bo nie wiem, by sobie nakładamy sobie targety, że chcemy 10 kilo marchewek sprzedać dziennie, a sprzedajemy 8 i już jesteśmy beznadziejnymi sprzedawcami. Wiesz, się źle czujemy, tak? Tak, zaczyna to się, te naciski są bardzo duże, a już abstrahuję od nacisków z zewnątrz. I to nie są takie pierwsze, które przychodzą na myśl, że przychodzi szef i nas goni do pracy, ale naciski z każdej strony, z tego nie wiem, z telewizji płynące, że powinieneś być super wysportowany. Choćby z telefonów, tak? Tak, sobie powinieneś... telefony na nas na chwilę obecną nakładają taki nacisk, że nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Wszelkie aplikacje, które gdzieś tam właśnie, o których już oczywiście mówiliśmy, właśnie te wszystkie listy, to do, zrób to, zrób tamto, my sobie to zapisujemy i nagle się okazuje, że nie wiem, z jedną rzeczą się spóźniliśmy, wyskakuje nam kolejna, już jesteśmy zestresowani, bo nie skończyliśmy na tej i ten stres się nawarstwia, tak? Tak, ale to powiedziałeś, nawet ja bym poszedł wyżej, bo powiedziałeś telefony. Zobacz, że to już działa na takiej zasadzie, że nie mamy nacisk, że musimy odebrać telefon, tak. Jak ktoś dzwoni, że co się stanie, jeśli wiesz, nie odbierzemy, zaraz ktoś nas okrzyczy, no nic się takiego nie stanie, albo nie odpiszemy na maila, więc sami sobie nakładamy dosyć duże naciski, ale przede wszystkim bym tutaj ja z kolei największy nacisk kładł na te wyśrubowane normy. To potrafi być takim killerem naszych ambicji. Chyba po sobie to dobrze, tak, dobrze tak. Wiemy. Dlatego o tym tak właśnie mówimy. Tak, bo... nie,
Tak, bo to sam wiesz, jak to jest. Sami wiemy, jak to jest, po prostu właśnie z autopsji, że jednak te wyśrubowane normy potrafiły nas wprowadzić czasem nawet w kompleksy można, bo ja mogę naprawdę śmiało zaryzykować w kompleksy, bo wydawało nam się, że jesteśmy beznadziejni i nagle się okazywało, że jak ktoś z zewnątrz na to popatrzył, mówi: stary, no ty się przepracowywujesz, a ty dalej myślisz, że to jest za mało, tak, nie? Tak, tak, no zdecydowanie, więc to nie, tutaj te naciski to trzeba sobie wziąć do serca. Tutaj kolejną rzeczą, to pewnie powiązana trochę, no ta presja konsumpcjonizmu, tego, że właśnie kup, powinieneś mieć więcej. Cywilizacja tak, ogólna. Aha, to co chciałem powiedzieć odnośnie poprzedniego jakby wątku, że nie nakłaniamy do tego oczywiście, żeby sobie kłaść jakieś małe wymagania i nic od siebie nie oczekujmy, nie trzeba się starać i tak dalej, nie, żebyśmy się dobrze tutaj zrozumieli. Żadna skrajność nie jest dobra. Trzeba zawsze znaleźć ten złoty środek. Ani taki leserstwo i to, że dobra, jakoś to będzie, a nie też ten perfekcyjny. Możecie wrócić do poprzedniego podcastu i posłuchać o tym, czy szybko, czy perfekcyjnie. Tam właśnie o tym bardzo, bardzo dokładnie mówiliśmy, czy robić rzeczy szybko, czy robić dobrze i że właśnie że te skrajności wcale nie są dobre i trzeba to wypośrodkować, żeby to wszystko dobrze działało. I tutaj dokładnie jest to samo. Tak, no i ta presja, wracając, presja konsumpcjonizmu z każdej strony. To idziemy po prostu przez jakąkolwiek ulicę i wszyscy nam mówią, wiesz, kup to, kup tamto, powinieneś mieć już nowy telefon. Same reklamy nam mówią, nie? I jesteś niewystarczająco dobry, bo nie wyglądasz jak... Can you best. Tak, i chociaż nie wygląda. Ja nie wiem. No, ale jakby wiemy, o co chodzi, tak? I tu na pewno wszyscy w to popadamy, nawet jeśli zaczynamy iść w kierunku jakiś slow i nie wiem, design skandynawski w ogóle, te filozofie i wiesz, jesteśmy fajni, to mimo wszystko gdzieś podpadamy w to, że fajnie coś zmienić parę butów już za rok na nowy model za 1000 zł, nie? Więc ta presja na pewno tutaj rośnie. No i na koniec chociaż może nie na koniec, bo jeszcze powiem o tych czynnikach zewnętrznych, to, że mimo wszystko inne osoby, jakby pozwalamy innym osobom wdrożyć w nas stres, tak? Czyli właśnie nie nadinterpretujemy słowa, jak ktoś powie, że nie wiem, beznadziejnie to zrobiłaś, to już to przenosimy, że ja to jestem beznadziejny i to jest znowu jakby odwołanie do pierwszego, że niestety to jest takie koło zamknięte, że ta druga osoba nie radzi sobie ze swoimi emocjami, przenosi je na nas. Tak. My sobie nie radzimy z tym odbiorem tego komunikatu. Znów na kogoś innego przerzucają. Albo niekoniecznie, wiesz, że po prostu do siebie mówimy teraz o tym własnym naszym stresie. Mm-hmm. I w momencie, kiedy sobie zaczniemy zdawać sprawę, że okej, zatrzymaj się na chwilę, bo szef, czy nie wiem, współpracownik, czy kolega, ktoś ci powiedział to i to. I teraz pytanie, co z tym zrobić, tak? Masz dwie wersje. Albo wziąć to do siebie właśnie i ojejku, rzeczywiście jestem beznadziejna, albo rozpatrzyć to w ten kontekście, co mogę z tego wyciągnąć w feedbacku, okej, zrobiłem coś źle, to poprawię, ale nie biorę pod uwagę tego, jak mi to przekazał, czy przekazano, bo może się okazać, że to ta druga osoba ma jakiś problem ze sobą, tak? Ona żyje w stresie, ona ma problem z wyrażaniem emocji, przenoszeniem, jakby też interpretowaniem, więc bądźmy świadomi, że po tej drugiej stronie jest taka piłeczka, i którą czasem ktoś tak chce, wiesz, wypuścić, dać upust temu i wrzucić ją na nasze podwórko. To są emocje i właśnie to, o czym na samym początku mówiłeś, to jest właśnie zarządzanie emocjami i musimy potrafić nimi zarządzać, bo emocje to jest dla mnie, wiadomo, to jest ładunek, tak? I możemy go albo go rozładować, albo go przyjąć. Jeżeli to jest negatywny oczywiście ładunek, no to możemy go przyjąć i może zadziałać na nas bardzo źle, ale możemy go też rozładować i wyciągnąć z tego pozytywny jakiś aspekt, tak? Tak, pozytywne wnioski. Nawet jeżeli ktoś nas obsmarował z góry na dół, to są osoby, które potrafią to wziąć do siebie, rozładować ten ładunek, można powiedzieć, okroić go z tych wszystkich emocji i wyciągnąć nawet pozytywne aspekty z tego. Tak, dokładnie, bo to jest to, tylko po prostu musimy sobie zdać sprawę, że czasem
ten komunikat ubrany w te dane słowa nie są nie do końca jest zależny tym czystym komunikatem, który powinien do nas trafić, tylko jest nabudowany o emocje kogoś, kto sobie z tym nie radzi. No właśnie, druga tak. osoba go po prostu naładuje negatywnie w jakiś sposób. Takie przeładowanie chyba wiadomościami też warto tu było powiedzieć, że włączamy telewizor, bach, wiadomości, zabójstwo, terroryzm, nie wiadomo, wiesz, wszystkie te rzeczy naokoło. Otwieramy Facebooka, z drugiej strony wiesz, wszyscy szczęśliwi nasi znajomi, czy co będzie w Malediwy, Dominika na Karaiby. Siedzę w biurze. Tak. Jak oni to robią, że o 7 są na siłowni, a o 12 podpisują kontrakt za 1 000 000 złotych, a o 20 u Gesslera na kolacji, więc jakby cały czas to tego szukamy i jakby dopisujemy, że to jak wygląda ich życie, a często nie widzimy tych przerw między tymi sygnałami, że tak naprawdę ich życie tak nie wygląda, nie? I z takich dwóch ostatnich przepraszam, że nie rozumiemy siebie, nie rozumiemy swoich reakcji czasem, na to jest, możemy być źli, że zareagowaliśmy w ten czy inny sposób, że nie zatrzymaliśmy się w sytuacji, która wyzwoliła w nas, nie wiem, złość, ten stres, że nie zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby ochłonąć, tylko zareagowaliśmy. A i gdzieś ten feedback z naszej strony poszedł i tą piłeczkę odbiliśmy dalej i stresujemy się tym, że no źle, zrobiliśmy krzywdę drugiej osobie i tak dalej, więc jakby ten stres znowu możemy w ten sposób odbierać. Nie czujemy się, często jesteśmy w takich, nie wiem, toksycznych związkach, sytuacjach, pracy nawet, wiesz, i czujemy się tam źle, stresujemy się tym, a nie wychodzimy z tego, bo się boimy i tak dalej, więc znowu ten stres bardzo mocno na nas oddziałuje. I brak chyba odpoczynku, to w dużej mierze bym wskazał, ale takiego odpoczynku efektywnego, żeby rzeczywiście siąść, odciąć się od świata, być tu i teraz, poddychać i z samym sobą. Mi się wydaje, że bardzo często jednak zapominamy o tym, żeby być z samym sobą, bo jednak to jest to, z czym większość osób ma problem, nie? Siąść w jednym miejscu i pomyśleć tylko o sobie, o niczym innym, nie o reszcie świata. Dobra, to chyba tutaj z takich czynników, no nie, na pewno nie wszystko, ale takie, które nam tu przyszły na myśl przede wszystkim, które nie są chyba takie oczywiste na pierwszy rzut, bo nie chcieliśmy się chyba skupiać na tych takich stricte oczywistych. Ale tak nie wiem, czy dotarłeś do jakichś badań, które by wskazywały takie czynniki bardziej naukowo zbadane, które wpływają na... No ja się natknąłem na jedne badania takiej naukowej organizacji APA, która właśnie zbadała, które czynniki wpływają na nas najbardziej, tak? Które są właśnie najbardziej stresogenne rzeczy, które nas tak naprawdę stresują. I na pierwszym miejscu są pieniądze, tak? Czyli konsumpcjonizm. 78% badanych powiedziało, że pieniądze ich bardzo stresują, w ogóle temat pieniędzy ich stresuje. I myślę, że w Polsce moglibyśmy to nawet trochę podkręcić, bo w Polsce mamy problemy w ogóle z mówieniem o pieniądzach, z poprawami o pieniądzach. Ktoś się nie przyzna o tym, więc mi się wydaje, że ten problem to jest problem XXI wieku. Tak. Tutaj przy tej okazji zachęcamy do śledzenia bloga i podcastu Michała Szafrańskiego. Tak. I szczególnie kursu Pokonaj swoje długi, więc jeśli ktoś wie i zdiagnozował, że pieniądze są głównym czynnikiem stresogennym, to warto sobie pójść na ten blog i poczytać, jak z tego wyjść. Jak z tego właśnie wyjść i no poradzić sobie po prostu z tym problemem, bo to jest po prostu problem. Na drugim miejscu są obowiązki domowe. No to widzisz. Więc tutaj tak naprawdę byłem trochę zdziwiony, no bo ja akurat nie mam problemu w ogóle z obowiązkami domowymi. Nawet jeżeli miałbym ich bardzo dużo, nie wiem, auto by się zepsuło, trzeba posprzątać, coś zrobić z domem. Tak, ale ja to myślę, Oskar, chyba, że tu jest trochę inny poziom. W sensie, dam przykład, może no swój. U mnie dodatkowy stres, który widziałem, że mnie to stresuje, powodowało to, że muszę pamiętać, żeby sobie coś ugotować. Naprawdę. I w momencie, kiedy przeszedłem na dietę pudełkową,
to jakby moja głowa nagle jakby jej coś, jeden z ciężarów zdjąć z niej. Naprawdę dużą ulgę odczułem. Nie muszę się tym przejmować, nie muszę się zastanawiać, czy muszę zajechać jeszcze do sklepu, czy nie muszę. Po prostu otwieram to pudełko. Ja nie wiem, czy to jest zdrowe, czy nie, bo na pewno to ma plusy i minusy. Ale na ten moment, kiedy mam naprawdę dużo rzeczy na głowie, no to to mnie odciąża, więc taka świadomość tych obowiązków, ja myślę, że tego bym nie negował, bo to jest... Ja też w żaden sposób tego nie neguję, mi się bardziej wydaje, że my niestety nie możemy się wypowiedzieć, bo nie mamy rodziny. Tak. Myślę, że tutaj te obowiązki domowe są właśnie na drugim miejscu, bo tutaj jakby ta grupa, ta próba była jednak pewnie na rodzinach i tak. Jednak te obowiązki domowe w postaci jednak tutaj pewnie dzieci i tego typu rzeczy dochodzą, myślę, że tutaj to odegrało naprawdę kluczową rolę. Tak, chociaż jakby też dla singli i osób samotnych, to tego, żeby ten przykład tego gotowania. Przykład, nie wiem, być może strasznie nas denerwuje myśl i powoduje wręcz jakiś stres, że nie wiem, nie myjemy regularnie okien. Ktoś z pedantem. Tak, ale wiesz, nawet nie my jakoś pedantem, bo może nas by to nie jakoś nie denerwowało, ale bardzo denerwuje naszą mamę. Jeśli zapraszamy do siebie mamę, to już my się stresujemy faktem, że mama trzeba wszystko posprzątać. Tak, i mama będzie komentowała, a my nie lubimy, jak mama komentuje. I więc właśnie to jest właśnie zdiagnozowanie, że nie problem. Możemy patrzeć na brudne okno i to nas, wiesz, pobudza, denerwuje, ale to nie jest, myślimy, że to jest problem w oknie, a to problem tak naprawdę jest w czym innym. Nie? Tak, że to, że mama przyjdzie w relacjach. Tak, komentowała, więc wiesz, jakby czasem te obowiązki można sobie nie wiem, zdjąć, może zapłacić komuś, żeby przyszedł, umył. Zanim mama przyjdzie. Tak, stracić tą stówkę, ale żebyśmy mieli czystą głowę i wiesz, jak nie mamy czasu, nie? Także. I zadowolona mamy. Tak, no wszystko. Win-win. Dobra, przejdę teraz już jakby szybko. Kolejnym punktem tutaj już trzecim jest praca. I myślę, że to jest też bezpośrednio powiązane tak naprawdę z pieniędzmi, no bo jednak w pracy, praca to pieniądze, pieniądze to praca, ale w pracy, w samej pracy myślę, że to też jednak otoczenie gra dużą rolę, bo samo to, jakiego mamy szefa, jaką mamy pracę, dość mocno wpływa. Poszedłbym głębiej, Oskar, poszedłbym głębiej, bo zobacz, że przejdźmy to na podwórko polskie. Ile masz znajomych, którzy nie do końca są szczęśliwi z tym, co robią? No okej. I wiesz, to jest znowu taki czynnik, który może generować stres. No nie jestem zadowolony z tego, co wykonuję. Nie wiem, już nie chcę mówić o takich skrajnych przypadkach, że rodzice mi kazali, ale wiesz, mamy 18 lat, idziemy na te studia, wydaje nam się, że to jest coś fajnego, potem zaczynamy tą pierwszą pracę, ale wiesz, są jakieś obowiązki, nie idzie nam w tej pracy i wiesz, jakby nie odnajdujemy się. I teraz pytanie, znowu, dwie drogi, tak? Albo możemy się zaciąć i wiesz, jakby jednak znaleźć coś fajnego w tym, co ten konik, nawet w tej pracy, której do końca nie rozumiemy, nie lubimy, i się odnaleźć, wiesz, jakby pokonać ten stres i rozwinąć, albo widzisz, powinniśmy zmienić, więc jeśli w tym trzecim punkcie praca miałbym się doszukiwać, to jasne, szef, otoczenie, środowisko, w jakim istniejemy, to, że nie wiem, jest toksyczne, że się wszyscy obgadują, że wszyscy na siebie patrzą, że nie można wyjść na przerwę, to jasne, bo to jest, ale to jest takie racjonalne, ale też pomyślmy o tym, że być może nie jest do końca to, co lubimy robić. Przykład, wiesz, jakby mamy projektanta graficznego, nie? Jest w agencji i może on projektuje, ale co projektuje? Może projektować strony i katastrofalnie się z tym źle czuć. No bo nie lubi. Nie lubi. On może kocha robić logotypy czy logo i nikt mu nie daje możliwości, żeby to robić. Wiesz, i to... Dla mnie to jest właśnie dlatego jakby trochę mnie nie zrozumiałeś. Mi chodzi, że to jest właśnie bezpośrednio powiązane jednak z pieniędzmi, bo wiesz, ktoś może lubić swoją pracę, ale nie mieć pieniędzy i wtedy pieniądze są dla niego stresem, a może być w drugą stronę. Może nie lubić swojej pracy, a mieć pieniądze z tego. I to jest już jego świadomy wybór. I tutaj jeden i drugi czynnik tak naprawdę to jest trochę koło zamknięte, nie? Akurat w tych dwóch sytuacjach, o których mówiłem, bo możesz lubić swoją pracę, nie mieć pieniędzy, się tym stresować, a może być w drugą stronę. Możesz mieć pieniądze z tej pracy, ale jej nie lubić i wtedy ona cię bardzo będzie stresować. Tak, no tak, ale nie implikowałbym takiego aż powiązania z pieniędzmi, bo mam wielu znajomych, którzy jakby nie patrzą już nawet na ten ekwiwalent pieniężny, bo mają nawet, nie wiem, jakąś poduszkę finansową i tak dalej, tylko jakby nie wiedzą, znowu odwołuję do tego, co mówiłem, nie wiedzą, że się źle czują ze względu na tą pracę. No, że to się ich stresuje. Tak, ale mówię, że wiesz, jakby
nawet jakby uczepiając się tego projektanta, on może nie wiedzieć, że robienie tych stron, wiesz, znowu jakby niezrozumienie siebie i on się może zastanawiać, co mnie stresuje i zastanawiać się... Ma tej świadomości, nie? Tak, tak, że ten szef może mnie stresuje, może ta Zosia, która siedzi obok, że ten szuka, a nie wie, że to robienie tej strony go stresuje, bo on się nie czuje w tym dobrze, myśli, że nie jest to wystarczająco dobre, znowu jakby negowanie swoich efektów prac i wiesz, i nie ma, i jak dostaje już projekt logo, wtedy jest nagle wszystko spoko, to mamy tendencję do tego, że umniejszamy w tym czasie dobrem i nie widzimy tego. Czyli zobacz, do czego doszliśmy, można powiedzieć, interpretując razem wyniki tych badań, że tak naprawdę największy problem w chwili obecnej, tak przynajmniej tak nam się wydaje, w radzeniu sobie ze stresem, to jest w ogóle znalezienie czynnika, który ten stres uruchamia w nas, tak? Czyli tego punktu zapalnego, który przedstawia u nas on-off, stres, nie stres, tak? Tak, i tak. Z tym mamy bardzo często problem i ja się też w 100% z tym zgodzę, że to jest problem, jak w ogóle zinterpretować, że my się stresujemy konkretną rzeczą. Nie potrafimy tego. I to myślę, że to jest fajne wytłumaczenie i gdzieś tam jakaś wskazówka dla osób, które słuchają tego podcastu, żeby zająć się w ogóle stresem. To tak, tylko podsumowując jeszcze trzy następne punkty. Na kolejnych pozycjach mamy zdrowie, związki i terroryzm. Zdrowie w Polsce powinno być pierwsze. Zobacz, że mamy hipochondryków. No, tak, ale wiesz, to są amerykańskie badania, więc tutaj myślę, że w Polsce to śmiało moglibyśmy to trochę przetasować. I o dziwo, terroryzm jest na samym końcu tutaj. Wydaje mi się, że w Polsce też by był, ale w innych krajach... Nawet mniejszym procencie. Tak, myślę, bo my tu mamy 43% badanych twierdzi, że terroryzm w nich wzmaga stres. To myślę, że w Polsce akurat czegoś takiego byśmy nie mieli, no, bo tak. U nas jest dość bezpieczny. Ale chyba... ten terroryzm to wytnijmy, ale zdrowie i związki to na tym się na sekundę pochylmy, bo zdrowie na pewno i w Polsce jesteśmy na tym punkcie uczuleni. I cały jakby fit, odżywianie i jedzenie organiczne i bez glutenu i jakby jesteśmy na tym punkcie, no tak powiedzieć, wyczuleni. Coraz bardziej zafiksowani. Tak, zdecydowanie bardziej niż, nie wiem, Zachód. Niemniej to jest paradoksalnie dobrze, tylko jakby znowu jakby ta samoświadomość, skrajność. To też skrajność jednak. Tak, słuchać siebie i nie dopisywać sobie chorób, no i nie słuchać wujka Google i nie googlować, że już umieramy. To już jest właśnie ta nasza mentalność, ale dochodzi właśnie do tego, że do takich skrajności, że wchodzimy na przykład w wegetarianizm, który jest fajny, bez problemu można zastąpić mięso typowo tylko roślinnymi produktami, ale niektórzy przeginają i później to się odbija na ich fizyczności, a fizyczność na psychice i no, nie da się tych rzeczy... To jest wszystko powiązane i niestety z tym zdrowiem mi się wydaje, że w Polsce na pewno moglibyśmy je wyżej podciągnąć. Tak, ten drugi tyle samo procent, nawet 56% związki i tutaj myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że nie tylko związki takie partnerskie w zasadzie mąż, żona, dziewczyna, zaręczoni i te sprawy. Tylko ogólnie związki z ludźmi, które mamy, to jest czynnik stresogenny, bo nie wiem, nie jesteśmy wystarczająco zadowoleni, ktoś dla nas nie ma czasu, ciągle się mijamy, nie wiem, sami jesteśmy niezadowoleni z tego, że niewystarczającą ilość czasu poświęcamy, nie wiem, mamie, tacie, siostrom, partnerce, partnerowi i to znowu jakby na pewno implikuje stres. Dwa, że też jakby tkwienie w takich niezdrowych relacjach, czy to ze znajomymi, bo być może wiesz, jakby spotykamy się z tymi samymi kumplami, ale my już nie mamy o czym z nimi gadać, no i to nie jest nic złego, żeby odciąć, wiesz, jakby się nie stresować tym, że kurczę, znowu tam pójdę, będę wyglądał, będą mi tam cisnąć, że jestem głupek i nic nie odzywam się, czemu znowu siedzisz cicho, a oni sobie gadają o dupach, nie, i wiesz, jest zabawnie, a ja nie mam już ochoty o tym rozmawiać, nie, bo mam inne tematy na głowie. Już się nakręcamy. Tak, więc jakby tkwienie w takich toksycznych relacjach też może wygenerować stres, więc warto by było tak wyczyścić, żeby mieć tą głowę spokojną i nie... Ja bym podsumował ogólnie te badania i te czynniki, o których tutaj mówiliśmy, że tak naprawdę wszystkie się przeplatają. No, jak popatrzysz na to, to nie ma czegoś takiego, że jeden konkretny czynnik nas stresuje, tylko każdy czynnik się bardzo mocno przeplata, więc to wszystko to jest znów moje kolejne ulubione naczynie łączone, które jednak wszystko się przeplata i wszystko się łączy, bo praca wpływa na zdrowie, praca wpływa na pieniądze, obowiązki domowe na związki, no i to się wszystko tak pląta. Tak.
Tak, Szymonie, doszliśmy do końca pierwszej części tego odcinka. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Czekajcie na kolejny odcinek, który już oczywiście za tydzień. Jeżeli macie jakieś komentarze do tego odcinka, no to zostawiajcie je pod spodem. No i my słyszymy się za tydzień. Mówił Oskar Rak i Szymon Pierczyński. Do usłyszenia.